niebezpiecznego zdarzenia doszło 23 lipca o godzinie 10:45 na ulicy Wodnej. Jak wynika z policyjnych ustaleń, kierujący Fiatem Seicento, 23-letni mieszkaniec Tomaszowa, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z ciężarowym Volvo, którym kierował 32-letni mieszkaniec Brzezin. Na skutek zderzenia pojazdów kierujący Volvo skręcił w prawo i wjechał w słup energetyczny. Sytuacja wyglądała dramatycznie. Straż pożarna rozcinała pojazd, aby uwolnić kierowcę. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Sprawca został ukarany mandatem karnym w wysokości 300 zł. 23 lipca policjanci zatrzymali kilku nietrzeźwych kierujących. O godzinie 7:30 na Mazowieckiej wpadł 30-letni rowerzysta. Mężczyźnie alkotest wykazał ponad 2,3 promila. Kolejny pijany kierujący rowerem na Łódzkiej w Rokicinach nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu, wjechał w Opla. 46-letni rowerzysta miał w organizmie ponad 1 promil. O godzinie 19:05 na Nowym Porcie został zatrzymany 57-letni kierujący rowerem. Mężczyźnie alkotest wykazał 2,6 promila. Za kierowanie rowerem w stanie nietrzeźwości grozi kara do 1 roku pozbawienia wolności. W dniach 17-19 lipca 2013 roku odbyły się wojewódzkie eliminacje do 20. edycji ogólnopolskich zawodów policyjnych prewencji Patrol Roku. W zawodach wzięło udział 50 funkcjonariuszy reprezentujących wszystkie komendy powiatowe i miejskie województwa łódzkiego oraz oddział prewencji w Łodzi. Rywalizacja pomiędzy dwuosobowymi patrolami rozgrywana była w 6 konkurencjach. Testy wiedzy policyjnej, interwencje policyjne, pierwsza pomoc przedmedyczna, techniki obezwładniania, strzelanie sytuacyjne oraz pokonywanie policyjnego toru przeszkód. Poszczególne konkurencje przeprowadzono w Ośrodku Szkolenia Policji w Łodzi z siedzibą w Sieradzu oraz na strzelnicy w Komendzie Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli. W tym roku wśród uczestników znalazły się 3 panie, które w swoich jednostkach macierzystych były w ścisłej czołówce. Poziom umiejętności poszczególnych uczestników był wyrównany, co przełożyło się na zdrową sportową rywalizację. 19 lipca zostały podsumowane wyniki. Pierwsze miejsce zajął patrol z Komendy Powiatowej Policji w Radomsku. Drugie miejsce przypadło naszym policjantom w składzie posterunkowy Emil Zieliński i starszy posterunkowy Jarosław Lorczyk. Trzecie miejsce pojechało do Komendy Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim. 28 lipca około godziny 20 w miejscowości Chocisze w gminie Czerniewice z kąpieli w zbiorniku wodnym na rzece Rękawka skorzystał 21-letni mieszkaniec Koluszek. Mężczyzna wypoczywał tam ze znajomymi. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, wcześniej spożywał alkohol. Wypłynął chcąc pokonać dystans i dotrzeć na drugi brzeg zalewu. W tym czasie jego koledzy przygotowywali grilla. Kiedy po około 20 minutach nie wrócił, zaczęli go szukać. Niestety bezskutecznie. Wówczas powiadomili policję. Użyto psa tropiącego. W działania zaangażowano strażaków. W nocy przy użyciu specjalnych lamp sprawdzono akwen z pokładu łodzi, jak i z brzegu. Następnego dnia kontynuowano poszukiwania. 29 lipca o godzinie 11:30 płetwonurkowie wyłowili ciało mężczyzny z wody. 29 lipca o godzinie 19:20 policjanci zostali wezwani w rejon Zalewu Sulejowskiego, gdzie według zgłoszenia przy tarasie widokowym od dłuższego czasu w wodzie znajdował się mężczyzna, który twierdził, że chce popełnić samobójstwo. Na miejsce została wezwana karetka pogotowia. Policjanci przez cały czas prowadzili negocjacje, po których zdesperowany człowiek sam wyszedł na brzeg, był bardzo wychłodzony. 38-letniemu mieszkańcowi Łodzi udzielono pomocy medycznej. Mężczyzna został przewieziony do szpitala. W ostatnim czasie odnotowywaliśmy liczne włamania do aparatów rzutowych do toalet znajdujących się na terenie Tomaszowa. Pieniądze, które kradł złodziej, nie były wielkie, ale naprawa aparatu dawała koszt kilkuset złotych. Kryminalni o godzinie 22:20 zauważyli na placu Narutowicza na chodniku przy toalecie siedzącą dziewczynę. 18-latka wykazywała zdenerwowanie, nerwowo się rozglądała. Kiedy zauważyła policjantów, zaczęła uciekać, a razem z nią młody chłopak, który był schowany przy drzwiach toalety. Policjanci zatrzymali 18-latkę i jej 16-letniego wspólnika. Obydwoje byli znani doskonale wcześniej policjantom. Za kradzież z włamaniem grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.